Choroby rzadkie z perspektywy pacjenta są, muszę powiedzieć, dramatem wynikającym z dwóch powodów. Po pierwsze, długo nie wiedzą te osoby, na co chorują, bo lekarze nie są w stanie postawić odpowiedniego rozpoznania. A z drugiej strony problem organizacji opieki jest problemem, który przerasta systemy organizacyjne nie tylko polskie, ale wielu krajów, w tym leczenia tych chorób. Chorób rzadkich jest bardzo dużo. To są tysiące jednostek chorobowych. Samych rzadkich chorób metabolicznych jest 1500. Lekarze nie są przygotowani do rozpoznawania chorób rzadkich, stąd też powstała idea tworzenia ośrodków wyspecjalizowanych, które będą z jednej strony diagnozowały, z drugiej strony będą zajmowały się chorymi z chorobami rzadkimi. Istnieje grupa chorych, która przez wiele lat krąży od lekarza do lekarza. Średnio mówi się, że to jest 6-8 lat, tak wskazują statystyki, zanim zostanie postawione rozpoznanie. Jeżeli chodzi o pacjentów z rzadkimi chorobami, to rzeczywiście w Szpitalu Uniwersyteckim powstał duży ośrodek, taki parasolowy ośrodek chorób rzadkich, który skupia w sobie gabinety lub oddziały, które zajmują się już pacjentami z bardziej specjalistycznymi czy z węższym zakresem chorób rzadkich. Działa w sposób zmieniony, jest oparty o 5 poradni w obrębie Szpitala Uniwersyteckiego, co jest właściwie związane bardzo z udziałem Szpitala Uniwersyteckiego w europejskich sieciach referencyjnych do spraw chorób rzadkich różnych. I aktualnie są to poradnia alergologiczna, chorób metabolicznych, immunologiczna, neurologiczna i reumatologiczna. Ośrodek dzisiaj ma dwie formy. Jedna forma to są właśnie ośrodki referencyjne w ramach sieci europejskich. I tutaj te ośrodki zostały utworzone w oparciu o sieci europejskie i tutaj dotyczące czy to schorzeń neurologicznych, czy chorób spiszeniowych, czy w końcu alergiczno-immunologicznych, czy naczyniowych, a więc tutaj mamy te ośrodki referencyjne, ale równocześnie chcielibyśmy nadal utrzymywać tą działalność taką wstępną, a więc dla lekarzy, którzy podejrzewają chorobę rzadką, ale nie są tego pewni albo mają trudności z rozpoznaniem, chcielibyśmy ich wspomóc i pomóc zarówno im, jak i chorym, żeby można było to rozpoznanie wstępne postawić. Zaczynamy tradycyjnie tak naprawdę. Tutaj nie ma jakiejś wiedzy tajemnej, wiedzy ukrytej, czyli jak wszędzie podstawą jest zbadanie pacjenta, zebranie wywiadu, włączając to dokładny wywiad rodzinny, dokładne zbadanie pacjenta. W zależności od tego, co podejrzewamy, co uważamy, czy sądzimy, że u pacjenta może się dziać, planujemy diagnostykę, przede wszystkim bazując oczywiście na tym, co możemy w ramach Szpitala Uniwersyteckiego wykonać. Jeżeli są potrzeby, jeżeli jest konieczność, to konsultujemy pacjenta z innymi specjalistami. Również oczywiście bazując na tym, co dostępne w obrębie szpitala, staramy się bardzo indywidualizować tak naprawdę podejście do chorego w zależności od pacjenta, co uważamy, że jest konieczne do wykonania. My nie znamy jeszcze metod zamiany u nich uszkodzonego materiału genetycznego. I jeżeli mamy pacjenta o łagodniejszym przebiegu choroby, on przez pewien czas ma okres subkliniczny, czyli choroba już się toczy, ale jeszcze nie rozwinęli istotnych powikłań klinicznych. Również samo postawienie rozpoznania już bardzo wiele daje pacjentom, ich bliskim, ponieważ wiedzą, że mogą pewien etap zamknąć, mogą nazwać swojego wroga, mogą nazwać swoją chorobę, więc przynajmniej wiedzą, z czym się mierzą, co również dla potrzeb chociażby orzeczniczych czy ubiegania się o jakiekolwiek dalsze świadczenie jest niebagatelne. Ideą tej sieci jest propagowanie świadomości dotyczącej chorób rzadkich oraz zapewnienie
kompleksowej opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami metabolicznymi w obrębie Europy. Ponieważ Unia Europejska zdaje sobie sprawę, że istnieje ogromna dysproporcja pomiędzy organizacją opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi między wschodnią a zachodnią częścią Europy. To, co muszę przyznać, jak nam pomogło, to, co powiedziałam, ogromny postęp, bardzo dużo się uczymy. Tak naprawdę dla mnie, jako specjalisty, tak samo jak staram się zaangażować też młodszych kolegów, wysyłać ich na szkolenia, jest spotkanie ze specjalistami. Dzięki ich doświadczeniu, ponieważ oni pracują z tymi pacjentami już od wielu lat. Tam system opieki zdrowotnej jest bardzo dobrze zorganizowany. Nie tylko wymieniamy doświadczenia, nie tylko możemy konsultować się z nimi. Jeżeli mamy jakiegoś pacjenta, który nam nie pasuje do niczego, nie możemy sobie poradzić, postawić diagnozy, jest również specjalna platforma, gdzie możemy wprowadzić dane pacjentów. One są całkowicie szyfrowane, bezpieczne, specjalny system został stworzony przez Unię. Oprócz tego, spotykając się z kolegami z innych ośrodków europejskich, mamy możliwość obserwowania, jak wygląda organizacja opieki nad pacjentami w ich ośrodkach. Jesteśmy zaangażowani również w tworzenie wytycznych.